Witam Państwa bardzo serdecznie w Koło Brzegu na Fali. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest po raz kolejny wójt gminy Dygowo, Marek Zawadzki. Dzień dobry. Witam pięknie. Ważne tematy ostatnich dni, odkąd Sejm podjął uchwałę o tym, w jaki sposób gminy będą mogły rozliczać swoich mieszkańców za wywóz nieczystości. Od wczoraj o tym, jak to się będzie działo, dokładnie wiedzą już mieszkańcy gminy Kołobrzeg. I niecały miesiąc będą czekali na taką informację mieszkańcy gminy Dygowo, bo 19 marca sesja Rady Gminy. Ale już Pan wspomniał wcześniej, że komisja podjęła decyzję i wstępnych wiadomości mieszkańcom można udzielić już dzisiaj w tym temacie. Tak, wczoraj mieliśmy posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy, gdzie przedstawiłem swój projekt, który został zaopiniowany oprócz kilku głosów negatywnych, trzech dokładnie, na całą Radę, pozytywnie. I teraz ten projekt jest zupełnie inny od tych projektów, o których rozmawialiśmy w grudniu, siłą rzeczy, ponieważ weszła ta nowelizacja, która dała możliwość wójtowi, Radzie Gminy ułożenia tej rewolucji śmieciowej na zupełnie nowych zasadach, tak żeby mieszkańcom ulżyć po prostu, żeby ten skok cenowy nie był aż tak duży, jak to według tego systemu grudniowego. I jeśli chodzi o metodę, to my już w grudniu odbyliśmy konsultacje z mieszkańcami. Trzy duże zebrania odbyły się na terenie gminy i w trakcie tych zebrań, co do metody, mieszkańcy jednoznacznie wyrazili pogląd, ci, którzy uczestniczyli w tych konsultacjach, że metoda od mieszkańca jest najrozsądniejszą w naszej sytuacji. I tutaj żadnych dyskusji od tamtego momentu nie ma na temat innych metod, czy to od wody, czy to ryczałtowa, czy od powierzchni, bo mówię, w takich warunkach, w jakich nasza gmina funkcjonuje, nie mamy sezonu turystycznego, więc nie ma co tutaj kombinować i sami mieszkańcy uznali, że ta metoda od mieszkańca będzie najsprawiedliwsza. I oczywiście wyliczenia, które musieliśmy zrobić, biorąc pod uwagę te dane, które narzuca nam ustawa, one wskazują na kwoty, te, które były w grudniu podawane, czyli tam proponowaliśmy, bo nie mieliśmy innego wyjścia, 11 i 16 zł, 11 od selektywnej zbiórki i 16 od zmieszanych. Nowelizacja ustawy tutaj dopuszcza możliwość dopłat z budżetu gminy i różnicowania też opłat. Więc poszliśmy tu w tym kierunku. Proponujemy ceny następujące. 8 zł od zbiórki selektywnej i 14 od osoby za śmieci zmieszane. Jest to 3 zł w dół przy selektywnej i 14 przy zmieszanej. Oczywiście to rodzi jakąś obawę dopłat ze strony gminy, bo musimy poczekać jeszcze na przetargi i jeśli, no i jak ten system będzie w ogóle funkcjonował, więc przewidujemy dopłaty z budżetu gminy w wysokości między 250 a 300 tysięcy. Więc tutaj moja propozycja i akceptacja przez Radę, po prostu wychodzimy bardzo mocno naprzeciw temu ciężarowi, który mieli sami mieszkańcy ponieść w tej pierwszej fazie. I drugim takim udogodnieniem, też bardzo istotnym, bo podstawową wadą systemu od osoby to jest to, że bardzo to ta podwyżka może uderzać w rodziny wieloosobowe, wielodzietne, wieloosobowe. Więc tutaj od szóstej osoby w danej rodzinie, nie w danym adresie, tylko w danej rodzinie, proponujemy ulgę 50%. Wychodzimy też z założenia takiego logicznego, że w rodzinach wieloosobowych ta produkcja śmieci
no, jest trochę inna niż w rodzinach mniej licznych. No, taki przykład podam. Jeśli dla kilku osób kupujemy bochenek chleba, no to w opakowaniu, powiedzmy, foliowym, no to to opakowanie foliowe rozkłada się na te kilka osób. Więc zakładamy, że szósta osoba, powiedzmy, już tych śmieci produkuje mniej. Szósta, siódma, ósma. I jest to też forma ulżenia trudnej sytuacji. Najczęściej trudnej sytuacji, chociaż tutaj nie zawsze tak jest, ale najczęściej trudnej sytuacji ekonomicznej rodzin wieloosobowych. Tylko przestrzegam przed właśnie takim powiedzmy traktowaniem, że rodzina to nie znaczy, że wszyscy, którzy mieszkają pod jednym adresem, bo czasami pod jednym adresem mieszka kilka rodzin. I tutaj do wyodrębnienia dla celów ulg będziemy brali definicję gospodarstwa domowego. Ustawa w osobnym zapisie przewiduje też ulgi dla osób w ciężkiej sytuacji materialnej. Czy wiadomo, ilu mieszkańców gminy Dygowo z takiej ulgi ewentualnie skorzysta? No tutaj to na ogólnych warunkach będzie mogło być stosowane. No, trudno powiedzieć, jakiś procent ludności jest pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i również obciążenie związane z opłatami śmieciowymi będzie tutaj brane pod uwagę i ta pomoc z opieki społecznej będzie również kierowana na ten aspekt. O skoku cenowym. Jak duży konkretnie ten skok cenowy będzie? Nawet przy tym zminimalizowaniu go, o którym Pan mówił. No to zminimalizowanie jest bardzo istotne i teraz trochę legendą jest, że w porównaniu do kosztów obecnych to ten skok będzie jakiś kolosalny. Bo co to są koszty obecne? Koszty obecne są bardzo różne. Nie da się wyselekcjonować, tak jak u nas, gdzie na terenie gminy działa trzech operatorów i każdy praktycznie proponuje innego rodzaju umowy. Nie da się wyselekcjonować tego kosztu średniego, jaki jest obecnie. Bo jeśli na przykład umowa obecnie z operatorem jest skonstruowana w ten sposób, że odbiór odbywa się co dwa tygodnie, a co tydzień, no to jest różnica. Gospodarka tymi śmieciami jest zupełnie inna. Znane są przypadki takie, że odbiór następuje w momencie wystawienia pojemnika. Więc tutaj już też gospodarka tymi śmieciami, czasami niedopuszczalna gospodarka, bo spalanie na przykład, nie wszystko przecież można palić, też odbywa się w różny sposób. Więc na dzisiaj mieszkańcy płacą za śmieci bardzo różnie. Bardzo różnie. Ja na przykład u mnie jest, tam gdzie mieszkam jest wspólnota i my płacimy za trzy osoby w okolicach 40 zł. Czyli tutaj w ogóle, bo w ogóle żadnego wzrostu nie będzie, a być może i nawet obniżka w tym przypadku akurat, tak? A zupełnie inna sytuacja jest, jeśli ktoś mieszka samotnie i ma kompostownik i rzeczywiście ten pojemnik wystawia raz na kilka miesięcy, bo takie przypadki też bywają. Więc tak to, no, ustawa ma to wszystko uporządkować, żeby wszystkie śmieci, których zagospodarować w sposób bezpieczny dla środowiska się nie da, żeby te wszystkie śmieci trafiały do recyklingu i do zagospodarowania, no, takiego sensownego, a nie gdzieś po kątach, po lasach czy w piecu. Gmina jest przygotowana na selektywną zbiórkę przez mieszkańców odpadów? Będziemy mieszkańców przygotowywać, bo już niebawem, do 15 kwietnia trzeba będzie wypełnić deklarację. My będziemy te deklaracje dostarczać. Będziemy instruować, jeśli będą takie potrzeby, w jaki sposób je wypełniać. Do tych deklaracji będzie dołączony cały pakiet edukacyjny, czyli regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie, broszura edukacyjna o selekcji śmieci, co to jest śmieć i tak dalej. Więc to wszystko jest przed nami i cała
nauka, w jaki sposób traktować poszczególne frakcje, również jest przed nami, ale no jesteśmy do tego, przygotowujemy się do tego i już jesteśmy na finiszu przygotowywania materiałów edukacyjnych. W miesiącu kwietniu również będzie początek zebrań corocznych wiejskich, więc również w każdym sołectwie pojawimy się i przy okazji tych zebrań poświęconych no wszystkim sprawom będą bardzo mocno omawiane sprawy związane z wprowadzeniem nowego systemu śmieciowego. Kiedy pierwsze przetargi, które wyłonią odbiorcę? No, spodziewa się Pan dużego zainteresowania, czy raczej dotychczasowego? No na pewno te duże firmy, które działają tutaj w naszej okolicy, my też będziemy wskazywać instalację, do której no, te śmieci mają trafić, czyli tutaj Korzyścienko, na pewno Zieleń Miejska w Kołobrzegu przystąpi, nie wiadomo czy Koszalin, trudno powiedzieć, no, problem może być z tymi małymi firmami, jak one się odnajdą, bo takie też są. Mówię, aktualnie na terenie gminy 3 takie firmy funkcjonują. No zobaczymy. My do ogłoszenia przetargu potrzebujemy dane. Te dane między innymi będą zawarte w deklaracjach, których będziemy oczekiwać do 15 kwietnia, czyli no dość tak do tego czasu już zacznie nam powoli tam brakować i chwila będzie potrzebna na dopracowanie specyfikacji. Ogłoszenie przetargu, myślę, że tam w maju już to będzie chyba mogło zafunkcjonować, przetarg. Wolałby Pan, gdyby jednak ta ustawa przeszła w takim kształcie, że Pan sam osobiście może wybrać takiego odbiorcę odpadów z gminy? Myśli Pan, że to by było korzystniejsze? Czy ma nadzieję, że jednak przetarg wyłoni równie korzystną ofertę? No, zalety przetargu zawsze są takie, że to jednak konkurencja. Natomiast dla nas, dla gminy tego rodzaju jak my, gdzie nie mamy swojego operatora, no wiadomo, że przetarg jest tą najlepszą formą, bo tutaj możemy coś zyskać na konkurencji. Natomiast no, rzeczywiście problem mają ośrodki czy miasta, które mają swoje firmy. Tak? I tutaj ta sprawa no, nie została dograna, ale ustawa niestety czy ustawodawca no, był nieugięty w tym względzie i wszystko ma się odbywać przetargowo, a nie żeby móc zlecać. No, no, jakieś racje są również za tym i uregulowania również europejskie nakazują takie traktowanie sprawy, no, ale jest niebezpieczeństwo, że po jakimś czasie wyłoni się jakaś grupa silnych operatorów, którzy mogą zacząć dyktować ceny. No to jest takie, jest to też to jakieś zagrożenie. Ale myślę, że władze nasze, czyli tutaj ustawodawca, również się dostosują do takiej sytuacji, tak jak się dostosowali w grudniu, w styczniu, gdy się okazało, że poprzednia ustawa no to był bubel i nieżyciowa, i która po prostu no, nie dawała możliwości, stawiała wójtów, rady pod ścianą takiego działania antyspołecznego wręcz. Tak? Natomiast ta nowelizacja doprowadziła do tego, że rzeczywiście możemy w trudnych chwilach no, mieszkańcom pomóc. Ze wspólnego przecież, bo budżet jest własnością mieszkańców gminy. Tak? I tutaj ich przedstawiciele, czyli Rada Gminy, będą decydować, czy część w najtrudniejszym okresie nie przeznaczyć na dopłaty. I taka propozycja z mojej strony padła i tak jak mówię, została zaakceptowana wczoraj na komisjach. Myślę, że na sesji zostanie przegłosowana bez większych problemów. Także mam dobrą wiadomość dla mieszkańców. Czyli jeden poważny problem już rozwiązany i pozostanie jedynie wdrożyć dobre rozwiązania. Ale przed gminą również kilka ważnych inwestycji, też o niemałym znaczeniu dla społeczności, bo budowa boisk, świetlic, placów zabaw,
Tak, tutaj już wchodzimy w etap realizacji kolejnego etapu inwestycji dofinansowanych z programu rozwoju obszarów wiejskich. Inwestycje, o które zabiegaliśmy całe lata, zresztą na wniosek mieszkańców poszczególnych ośrodków, to oczywiście te inwestycje też nie zabezpieczają w 100% wszystkich potrzeb i nie w każdej wsi będzie boisko czy świetlica i tak dalej, bo na to jeszcze musimy poczekać, ale już będziemy się zbliżać do standardu takiego, że w większości wsi, w większości sołectw to takie wyposażenie prospołeczne, czyli plac zabaw, boisko, świetlica, w większości wsi to zacznie funkcjonować. Dzięki właśnie programowi rozwoju obszarów wiejskich. Już w zeszłym roku zaczęliśmy robić inwestycje, które na przykład w tym roku kończymy, czyli lada miesiąc będzie otwarcie pięknej, wspaniałej, nowo wyremontowanej świetlicy w Czerlinie, która od czasów wojny nie była w ogóle remontowana i to był całkowicie kapitalny remont i tak dalej. Czyli część inwestycji zrealizowaliśmy w zeszłym roku, a część wchodzi w tym roku i już jesteśmy po przetargach. Jesteśmy w trakcie ostatnich kroków już do wyłonienia wykonawców. I za kilka tygodni wejdą wykonawcy z robotami w następujących miejscowościach i następujące rzeczy zostaną zrobione. Mianowicie boiska, czyli boisko, małe boisko trawiaste plus boisko wielofunkcyjne. Ja to nazywam takimi małymi orlikami, które zresztą trzy powstały w zeszłym roku w Skoczewie, w Kłopotowie i w Pustarach. To w tym roku wchodzimy z tymi boiskami na Piotrowice, Dębogard, Gąskowo i boisko wielofunkcyjne, tylko bez trawiastego, bo tam miejsca niestety nie było, we Włościbożu i tam jeszcze będzie plac zabaw nowy. Natomiast kapitalny remont też bardzo starej świetlicy czeka w Piotrowicach również, czyli Piotrowice będą takim placem budowy. I zagospodarujemy również centrum wsi w Bardach. Tam będą miejsca postojowe dla rowerzystów, kawałek chodnika. Taka infrastruktura odpoczynkowa wokół stawów właśnie w Bardach. Także te inwestycje już na pewno za kilka tygodni się rozpoczną i w tym roku zostaną zrealizowane z 75% dofinansowaniem z programu rozwoju obszarów wiejskich. Także no, to jest naprawdę duża, duża sprawa. Natomiast z takich mniejszych podpisałem również umowy na wykonanie projektów technicznych, też bardzo ważnych, ale no, to są dopiero projekty techniczne, realizacja w następnym czasie, to jest budowa chodnika i oświetlenia w Łykowie, remont drogi powiatowej Włościbórz-Wrzosowo wraz z całą przebudową w miejscowości Włościbórz. To dzisiaj się rozstrzygnął, dzisiaj było otwarcie ofert i dzisiaj właśnie poznaliśmy kwoty z przetargu na ten projekt techniczny, a podpisana już jest umowa na remont ulicy Wiosennej w Dygowie wraz z zagospodarowaniem tam wokół cmentarza, co też bardzo ważne jest od dłuższego czasu. I umowa na remont boiska piłkarskiego we Wrzosowie. Projekty. To, co ostatnio wymieniłem, to projekty, żeby nie mylić, że to zaraz zacznie być robione, to w późniejszym terminie. Natomiast te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, czyli z programu rozwoju obszarów wiejskich, już będą wykonywane fizycznie w tym roku, z czego bardzo się cieszę i cieszę się, że będę mógł pograć w piłkę jakąkolwiek, nie tylko w Dygowie, czy w Skoczewie, czy w Kłopotowie, ale również w innych miejscowościach jak Gąskowo, Dębogard, czy Piotrowice. To kiedy można się spodziewać, że zagra Pan może z młodzieżą, może z dziećmi gminy na nowych boiskach? No tak po wakacjach. Po wakacje. Tak, terminy są tak ustawione, żeby jeszcze jak będzie fajna pogoda, żeby one już były zakończone. Dlatego tak wcześnie, no nauczeni też doświadczeniem, że im wcześniej się rozstrzygnie przetargi, tym więcej czasu mają wykonawcy i
i po prostu spokojniej te inwestycje mogą być zrealizowane w warunkach no, nie jesiennych na przykład. Chociaż no, różne rzeczy się zdarzają i z przetargów, to jest niestety wada przetargów. Często tak bywa, że wygrywają te przetargi najniższą ceną, bo takie jest kryterium, my musimy się tego trzymać. Wykonawcy, którzy nieraz opuszczają place budów i wtedy mamy kłopoty właśnie czasowe. Tak mieliśmy ze świetlicą w Czerninie, która powinna być oddana w grudniu zeszłego roku. Ale wszystko dobrze poszło, nowy wykonawca naprawdę bardzo dobry, tam wszystko zostało wyregulowane. Gmina nic na tym nie straciła, tylko tyle, że kilka miesięcy później będzie uroczyste otwarcie. Ile gmina ze środków własnych przeznaczy na te inwestycje? 75% jest dofinansowania w programie rozwoju obszarów wiejskich kosztów kwalifikowanych, tak? Czyli to no tak, 25% musimy dorzucić, czasami więcej w momencie, gdy jakieś niespodzianki lub rzeczy dodatkowe wyjdą w trakcie, typu no, konieczność kiedyś, gdy na przykład były boiska projektowane w tych małych miejscowościach, to ogrodzeń nie braliśmy pod uwagę w niektórych miejscach, no bo tak na logikę nie było takiej potrzeby. Teraz jak mamy plagę dzików od 2 lat, no to szkoda by było tej pracy i tych środków zainwestowanych, że po kilku dniach watacha przyszła i całe boisko zrywa, no bo niestety problem dzików nasilił się w ostatnich latach i w każdej miejscowości praktycznie na Obrze no funkcjonują, zresztą w Kołobrzegu to paradują po centrum miasta nieraz. Tym razem mieliśmy więc sporo pozytywnych informacji do przekazania mieszkańcom. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję panu wójtowi. I zapraszam do obejrzenia kolejnej naszej rozmowy po kolejnej sesji, a przed kolejnym przetargiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.